Siemaneczko kochani, z tej strony Dyszka, witam Was serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj ponownie unboxing 10 saszetek Invisimal. Zostawcie subskrypcję, ponieważ właśnie robię unboxing, a jak zwykle przede mną jest, nie jak zwykle, ponieważ dzisiaj jest tylko Karolina. Cześć Karola. Tak, no to co, ja 5 saszetek, Karolina 5 saszetek, no i dzisiaj robimy polowanie na żywiołaki. Mam nadzieję, że z tych 10 saszetek wydropimy dużo, dużo, dobra, może nożyczek ja nie będę używał, ja otworzę to tradycyjnie i mam nadzieję, że trafimy dzisiaj dość sporo żywiołaków i taką ochotę i taką nadzieję mam. Dobra, tutaj bazówka Rapa, kolejna bazówka, o tutaj, a czemu to tak? O, proszę bardzo, Tytan, fajny, czarny, Dark Crazy Gator. Fajny, Karola, zobacz sobie. Fajny, nie? Fajny, bardzo. Nie mieliśmy go. A czemu trzy karty tak? No dobra, no jeden ten. Lecimy dalej. Tu mamy oczywiście znowu w metalu. O, też jest fajny. Dobra, to tutaj dajemy specjalne na lewą stronę. No i tu chyba bazówki już są, tak? Tak, bazówka i ten. Czyli tutaj saszetka. No nie mamy niestety żadnego żywiołaka. Polujemy. Czy Karolina trafiła żywiołaka? Zaraz sprawdzimy. Ok. Widzę, że same chyba ten, niepowtórkowe karty. Koi też chyba nie mieliśmy. Tiger Shark na metalu i legenda na platynie, prekursor. Ale chyba już go mieliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, nie Karola? Dobra, no to lecimy z kolejną saszetką. Karolina też otwiera, ja otwieram. No mam nadzieję, że... Słuchajcie, była taka sytuacja, że otworzyliśmy jedną saszetkę poza nagrywaniem i trafiliśmy żywiołaka. No dobra, no to tak. Widzę, że tutaj te karty, no tak jakoś dziwnie są poukładane. Dobra, no to lecimy. Tutaj mamy takiego niedźwiadka. Fajny, fajny, fajny taki niedźwiadek. Wow. Okej. Okay. Też chyba tej karty nie mieliśmy. Słuchajcie, w następnym odcinku nagramy, co nagramy Karolina? Pojedynek z multipaka z nowym, z nową limitką. O, proszę, Dark Salma na Tytanie. Kolejna karta specjalna. Ok, Metal Lynx. Też spoko. Ale jak żywiołaków nie ma, tak nie Kraken. O, Kraken też spoko. Jak nie ma żywiołaków, tak nie ma. Ha, ha, ha. No właśnie. To było dobre określenie. Ha, ha, ha. Nie ma żywiołaków. Ha, ha, ha. Może u Karoliny tutaj już możesz otwierać kolejną. Dobra. Tutaj mamy koi znowu. Tutaj mamy... O, chyba jest. Chyba jest jakiś żywiołak. Nie, Karolina. Karolina ma... kiwa głową, że tak. Tak, tak, tak. Żywiołak dżungli. A dżungli nie mieliśmy jeszcze, nie? Chyba nie. Jest pierwszy. Polowanie na żywiołaka. Ukończone. Pięknie. No i Gold Dragon. Jest pierwszy. Pierwszy żywiołak dżungli numer 118. No ładnie się świeci. Spoko. No to, ale jeszcze dużo saszetek zostało, więc może jeszcze parę żywiołaków trafimy. Dobra, tutaj dajemy bazówki. Tak, nagramy jeszcze kilka odcinków, jeżeli chodzi o Invisimals. A dokładnie tak, pojedynek z multipaka oraz jeszcze uzupełnianie albumu. Jeżeli chcecie oczywiście takie odcinki, to dajcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i lecimy teraz dalej. Tiger Shark tutaj do bazówki. O, ale fajny makadan. Patrz Karola, makadanek taki mały. Maskotki by się przydały takie. Co tu jest? O, Star Dragon. Złoto. No to fajnie. Żywiołaka damy tutaj. Tu leci kolejny ten. Niemożliwe, Karolina. Naprawdę chyba mamy kolejnego tego żywiołaka. Polowanie naprawdę dzisiaj z tych saszetek będzie... ja odwracam tą kartę, ale chyba już go mamy z metalu. Ale nie wiem, nie jestem pewien. I uwaga! Aż mi z wrażenia poleciała karta. I jest to żywiołak metalu. Nie, nie mieliśmy żywiołaka z metalu. Wow! Ej, no fajny diament, tak jest, kolejny żywiołak, fajny, nie? No, mamy dwa żywiołaki metalu, no po prostu, raczej dwa żywiołaki ogólnie, tak, dżungli,
Dżungli i metalu. No to jest coś niesamowitego. Ja tam chyba widziałem kolejnego, tak? Czy nie? Nie? Zobaczymy. Tutaj bazóweczka, tutaj znowu koi na maksie, tutaj znowu powtóreczka, tutaj Nekosuke, tutaj mamy na tytanie Dark Makadan, o to już nie jest taki przyjazny, tak dodamy już tutaj, no i tutaj mamy Steel Dragon na złocie, ładnie się świecą. Ok, dajemy tutaj, bazóweczki tutaj. Ja mam jeszcze dwie saszetki, a ty ile, Karola? Jedną, tak? Słuchajcie, polowanie na żywiołaki. Myślę, że jak na razie udane. No i co? No to lecimy tutaj z kolejnymi bazóweczkami. Ok, Nekosuke kolejne. Tutaj chyba karta specjalna. Nie, tu będzie bardziej... A, bo dobra, jest legenda. Platyna. Też nowa karta. Bardzo ładna, legenda. No naprawdę, słuchajcie, chyba nazbieramy ten album szybciej niż mi się wydawało. Orkana metalu, no fajne, fajne. No i tutaj mamy dwie bazówki. Tej też chyba nie mam, nie mieliśmy korale na papie. No i tutaj Stingwing, chyba ktoś mnie kiedyś poprawił w komentarzu. No i teraz, czy jest tam żywiołak? Karolina się tak delikatnie uśmiecha. Zobaczmy rewersy. Uch! Karolina tak poukładała, że już wszystko będzie wiadomo. Crazy Gator. Nieźle. Minotaur. To Karolina otwiera ostatnią saszetkę, a ja wam tutaj pokazuję. A, jeszcze masz jedną. No to otwieraj. Tiger Shark. Ok. Ice Lion. Pięknie. No i tutaj mamy na tytanie Dark. Znowu, ale kurde, jest groźny. Sobie zobaczcie to kło. Nie chciałbym go spotkać. Co to jest złoto? Rock Dragon. A już myślałem, że to jest żywiołak, bo widzicie, podobne, raczej podobne. No, chociaż nie, niepodobne. Ale tak mi się wydawało, że to jest ten. No dobra, Karolina tam już poukładała. Nie, jeszcze nie poukładała. No to ja lecę z dziewiątą saszetką i jak na razie mieliśmy naprawdę dobre trafy. Naprawdę dobre trafy. Naprawdę dobre trafy. No i co tu mamy? Tego chyba też nie mieliśmy, ale to wszystko się okaże przy uzupełnianiu albumu. Ice Lion to przed chwilą trafiliśmy. Legenda. Ale super. Na platynie. Taki prawie jak Sfinks, kurde. No, ładnie. Atak 900, obrona 100. Obronę mało, ale legenda to legenda. Nie ma to tamto. No i co? I tutaj jeszcze mamy kolejnego Maxa na ogniu. Tutaj Metal Hydrobot. No i ostatnia chyba karta specjalna. Jest to Sand Flame. Na metalu. Dobra. No i ostatnia saszetka. Dziesiąta. Uwaga, uwaga, uwaga. To idzie bardzo łatwo rozpoznać, ale chyba tam jest złoto. Na papie. Quilin. Są dwie, które mieliśmy. Tak. Wow. Połączenie Invisimali 003. To chyba tej karty nie mieliśmy. No, nie mieliśmy. Nie mieliśmy tej karty. No to super. Tej też. Aha. No. Wow, i kolejny tytan Dark Boxaro. Dobrze, nie przeczytam, bo się pomylę. Boxaro? Boxaro, jeżeli nie, to poprawcie mnie w tym. No i ostatni tutaj na złoto Jungle Dragon. Ale słuchajcie, 10 saszetek i polowanie myślę, że bardzo udane, ponieważ dwa nowe żywiołaki. Tak mi się wydaje, na pewno żywiołak metalu to jest nowy. A żywiołak dżungli to sobie sprawdzimy, ponieważ takiej dobrej pamięci to już nie mam. Karolina chyba też myśli, że jest to nowy. Także zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. No i co, do następnego odcinka, w którym będzie pojedynek nowej karty specjalnej. No i poprzednika, który wygrał pojedynek pierwszy. Także to z naszej strony wszystko i tyle. Cześć, cześć.